20 kwiecień. Kolejna wyprawa do gospodarstwa rybackiego Wojnowo pod zarządzaniem i administrowaniem gospodarstwa w Sławie. Pozdrawiamy pana Mirka przy okazji, który zarządza tym gospodarstwem. Piękne tereny. Samochód z naprzeciwka. A my zaraz będziemy wpuszczać do jeziora wylęk, który przez całe nasze odcinki jakby nam towarzyszył. Proszę bardzo. Także niesamowite przeżycie. Niesamowicie dużo ryb przybędzie. Zapraszamy was serdecznie pod chatę rybaka. Zobaczcie, jak nasi bohaterowie odcinków na temat tarła szczupaka atakują malutki plankton. Tu jest trochę światła. Patrzcie na takie, które ogonek podwijają, żeby zaraz zaatakować. Zaraz zobaczymy, co się tutaj. Będziemy widzieć te ataki. Tygodniowe, o, strzelił. Tygodniowe szczupaczki w taki sposób się uczą jeść. Wyginają ogonek i strzelają, jak rodzice. Dlatego też tą płetwę grzbietową mają przesuniętą bardzo daleko ku tyłowi, żeby mięśnie pozwalały na takie właśnie zachowanie. Niecały, no w zasadzie tydzień około mają te rybki po wykluciu. Zresorbowały już woreczek żółtkowy. O, strzelił, widzieliście? Wyginają ogonek. Jak to mówi Grzesiu, przeładowują magazynek i strzelają. O, o, tutaj się szykuje. Szykuje się, nie wiem czy widzicie. Jest troszeczkę światła, dlatego plankton tu się pojawia. Z którego korzystają. Poobserwujemy sobie. Ostrzelił, widzieliście? Kolejny. Kolejny. Taki to instynkt małych szczupaczków. Wyginają ogonek i strzelają w te. Ten malutki plankton. A tu wam pokażę, jak się popodnosiły te wszystkie szczupaki, które tutaj w korytach
nam dorastały. Żadne już nie są przyklejone na ściankach. Wszystkie już się nauczyły pływać. A dzisiaj ich czeka wielka, wielka, niesamowita przygoda. Ponieważ zostaną wpuszczone do wielkiego dla nich świata, naturalnego jeziora. Będziemy je wszystkie wpuszczać z tych koryt. Zobaczcie, włożyliśmy do pojemnika różnej wielkości szczupaczki. Nawet jest tam troszeczkę oczlików. Może byśmy zwrócili uwagę na jakiś atak szczupaczy. Na razie są troszeczkę zestresowane. Ale żywe niektóre. Uczą się żyć. Uczą się pobierać pokarmu. Pływać. Zwróćcie uwagę, jakie mają... Oj! Zaatakował! Jaką mają błonę. Nie wiem, czy będzie widać. Która się potem przerodzi już w płetwy. Ale na razie, jako larwa, ta błonka służy im właśnie do pływania. Tak wygląda kilkunastodniowy nasz drapieżnik podstawowy. Czekamy, aż troszeczkę słońce będzie mniej grzało, bo dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo mocno świeci. 24 stopnie temperatury już. No i główni nasi bohaterowie tego dnia. Na poprzednich odcinkach widzieliście ich rodziców. Jak pomagaliśmy im się wycierać. A dzisiaj oto jest rodzeństwo, które zostanie wpuszczone w zasadzie do tego samego jeziora, z którego rodzice pochodzą, jak również cały czas w tej samej wodzie były, przebywała i ich ikra, i inkubowane były, i pierwszy pokarm już jadły. Grzesiu zadbał o naturalny pokarm. A dzisiaj będą miały wielką, wielką przygodę poznania potężnego dla nich świata. No i właściwego. Wszystko wam pokażemy. Nasi bohaterowie. Już przyjmują pokarm. Kręcę twoje dzieci. Moje na
nasze. Zobaczycie, gdzie my je będziemy wpuszczać. Jakie miejsce wybieramy, żeby im się niesamowicie żyło. Żeby się szybko zaaklimatyzowały. Żeby miały dużo pokarmu. Żeby miały jak najmniej niebezpieczeństw naturalnych. Chociaż dla niektórych ta przygoda oczywiście będzie bardzo, bardzo ryzykowna. Mnóstwo malutkich szczupaczków. Bierzemy się do roboty, idziemy. Rozumiem. Bierzemy się do roboty. Idziemy. Zobaczcie, jakie żywe szczupaczki. Już buszują. Już szukają pokarmu. Niektóre jeszcze mają woreczek żółtkowy niezreserwowany. Widzicie? Może na dzień im to wystarczy. A niektóre już mają całkowicie zreserwowany i szukają już pokarmu. Idealnie, bo każdy z nich jest tych samych rozmiarów. Jak wcześniej oglądaliście na filmach, ikra w zasadzie już od wielkości ryby były selekcjonowane. I ryby, i potem ikra, więc nie ma takiej różnicy w wielkościach. Stąd też nie ma zagrożenia, że będą się już nawzajem zjadały. Ale jakby był już tu szczupaczek, który by był większy, to już by były takie obrazy, gdybyśmy widzieli szczupak z dwoma ogonami generalnie. Jadłyby się. Worki uszykowane. Napełniamy worki około 15 wodą, około 15 litrów. Odmierzamy pół litra wody do pojemniczka. I pół litra. I pół litra. Wylęgu. I pół litra wylęgu. Zobaczcie, co się dzieje. Siatką. W pół litrze wylęgu to będzie gdzieś około ilu sztuk? 25 tysięcy. Tutaj już niestety musimy się bardzo spieszyć. Nie ma zbytnio czasu. Mamy litr, nie? Mamy litr. Wiemy, że to jest 25 tysięcy. O, szybko. Bardzo delikatnie wkładamy cały pojemnik z wodą do wody, żeby broń Boże nie spłukiwać z góry wody z tymi rybami. Napełniamy tlenu. Też uwaga, żeby rura nie była w wodzie, tylko na zewnątrz. Obkręcamy bardzo dokładnie worek. Szykujemy, zaciskamy sznurek. Wentyl na dół. Trzeba bardzo dobrze zawiązać. Zobaczcie. I na wodę, nie? I tak przygotowany worek wkładamy jeszcze przed włożeniem do transportu do wody, żeby
cały czas dbać o to, żeby była ta sama temperatura. W ten sposób będziemy odławiać tutaj wylęk z tych wszystkich kuwet, szykować do transportu, a dalej się będziemy widzieć już na jeziorze. Zobaczycie, w jakim miejscu należy wpuszczać tą rybę, dlaczego to, a nie inne miejsce, w jaki sposób należy wpuszczać szczupaka do jeziora, żeby go skutecznie zarybić. Będziemy wybierali takie miejsce, żeby miały pokarm, takie miejsce, żeby jak najmniej niebezpieczeństw na nich czyhało, chociaż to jest nieuniknione. Natomiast wszystko po to, żeby ograniczyć niebezpieczeństwa i dać im swobodę i warunki na start do nowego życia, do nowych naturalnych warunków. Dla nich to niesamowita przygoda dziś, ponieważ poznają całkowicie inny świat. Potężny, potężny świat. Naturalne środowisko, z których pozyskaliśmy ich rodziców, a teraz do tych rodziców wrócą. Mam nadzieję, że się nie spotkają z tymi rodzicami, ponieważ byłby to koniec ich przygody. Niestety, jak ja to mówię dzieciom w szkole, rodzice rybek, rodzice szczupaków nie pamiętają, że to są ich dzieci. Dlatego będziemy wybierać takie miejsca, w których szybko zaaklimatyzują się, a dalej będą już musiały się uczyć żyć w nowych warunkach. Wszystkie już szczupaczki się podniosły, nie są poprzyklejane do boków kuwety, jak zwrócicie uwagę, już pływają, woreczek żółtkowy mają zresorbowany, więc są bardzo, bardzo głodne. Było tutaj troszeczkę planktonu, którym już, na podstawie którego już mogły się nauczyć jeść. Natomiast w tej chwili nie jesteśmy im w stanie zapewnić pokarmu. One już potrafią żerować, dlatego wypuszczamy je. Tylko potem taki zostaje takich właśnie. Wypuszczamy je do natury. Oby im się powiodło jak najlepiej.
na szczupaczku. Niestety trzeba szybko działać. W zasadzie nie niestety, tylko stety dla szczupaczków. Żeby cały czas miały tlen, żeby jak najszybciej trafiły do wody, do jeziora. Dlatego nawet na ten moment ładowania tych ryb one są cały czas w temperaturze, w wodzie te worki. Nie możemy ich odkładać na bok gdzieś tam czy do samochodu w tej chwili, ponieważ jakikolwiek wzrost czy utrata temperatury będzie dla nich bardzo, bardzo ryzykowna. Bardzo. Spieszymy się dzisiaj w tym akurat momencie. Nie ma spokoju, nie ma takich rozmów jak podczas ostatnich filmów. Ponieważ tutaj bardzo dużą rolę odgrywa czas. W zasadzie to już jest ostatni worek. Zaraz będziemy pakować rybę do transportu i szukać idealnego miejsca dla nich. Fajna jest pogoda, bardzo słonecznie dzisiaj było, także czekaliśmy aż to słońce zajdzie, żeby nie było tak parno, żeby nie świeciło aż tak bardzo. Wybraliśmy idealny dzień i idealny moment na zarybienie. Jeśli tylko pomóż mi tutaj z wodą. Grzesiu prawie się właśnie zgnął. Zobaczymy, że wody nie mamy. Aha, i się cofnąłeś. No, cofnąłem się. Dobre. Cofnął się w miejscu. Co to wiesz, hamulec był... Instynkt. Tak, samo zachować. Instynkt. Nie wiem, czy drapieżny, drapieżnika, czy ryby spokojnego żeru, ale instynkt. Myśliwego, ale wiesz, hamulce ABS-y zadziałały. Też bardzo ważne jest, będziemy się powtarzać, żeby nie wrzucać z góry tej ryby absolutnie, tylko cały pojemnik zanurzać w wodzie. Zapkę od dołu. Masz sznurek? No musisz tam wyszedzić. Mówił, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu komarów. Pcheł. I pcheł. Ale tutaj też jest niezbędny, to prawda. Akcja niesamowita, emocje niesamowite. Chowam paznokcie. Nie, dobra, bo to jest ten właśnie jeden. Gdzie, na górę? Na górę, tak. I następne cztery tu i dwa do tyłu. Niesamowita przygoda dla nich.
Pierwsza życiowa podróż. Ryba zapakowana. Jedziemy nad jezioro. Czas odgrywania niesamowitą rolę. Emocje niesamowite. Ale długa stała. Przepięknie ona wygląda. Tysięcy? 300. 300 tysięcy. Rano było 200. Dzień nie za bardzo, bo za gorąco, nie? Pakujemy worki. Tak, no za gorąco jest, no. Też do wody cały czas. Także nie ma momentu, kiedy ta temperatura by się miała nie wyrównywać, że tak się wyrażę. Nie było ani straty, ani żeby nie była podwyższona, ani obniżona nawet o jeden stopień. Pakujemy się i idziemy wpuszczać. Nie. Yeah. Uff. Zobaczcie. Już jesteśmy na jeziorze, worki. Zobaczcie, jaki żywy. W jakiej kondycji wylęk. Musimy troszeczkę ochłonąć od tego wszystkiego, bo tempo było dosyć duże. Wpuściliśmy szczupaczki do zbiornika. Pozostałe worki cały czas są w wodzie, żeby cały czas była stabilna temperatura. I bardzo istotnym w zarybieniu szczupakiem jest to, żeby go wpuszczać powoli, rozprowadzać go. W zasadzie nie wiem, czy pamiętacie to miejsce. Z tego miejsca ich rodzice byli wyławiani. Wrócę łódeczkę. Z tyłu są kołki. Żaka już nie ma.
Pamiętacie te kołki? Marcin, jakbyś mógł pokazać. To była zastawiona specjalistyczna sieć pułapkowa o nazwie Żak. Z tego miejsca pozyskaliśmy rodziców. Nie mogę się napatrzeć. Nie wiem, czy będzie widać. Na te maleństwa. A dzisiaj w zasadzie, Grzesiu, po 7, ale od wylęgu. Od wyczucia 7 dni. 7 dni od wylęgu, a około 20 dni. Nie, 26 był, tak? 26, obliczmy to, 25 dni. 25 dni temu pozyskiwaliśmy tutaj rodziców tych naszych bohaterów filmowych, bohaterów też tego jeziora. Po to, żeby zaraz po wypuszczeniu rodziców, no nie tak zaraz, ale w tym samym miejscu, w którym wypuściliśmy rodziców, wypuszczamy ich potomstwo. Jest piękny dzień słoneczny. W zasadzie czekaliśmy, aż będzie troszeczkę słońce mniej świeciło. Rano 200 tysięcy wpuściliśmy. No i teraz druga porcja tej ryby, tak? Dokładnie, rano. O 9 mieliśmy zgłoszenie ryby do wózu. Nie wiem, czy nie powinieneś mówić troszkę głośniej, bo nie wiem, czy będzie słychać. Ja mówię, że mieliśmy rano taką tą samą dawkę ryby, tak? 200 tysięcy wpuściliśmy zgodnie ze zgłoszeniem do RZGW do Wrocławia. Zgodziło się, bo wiedziało, że takich gości będziemy mieli, więc zarybienie było rozbite na dwa razy. No, w ciągu dnia, w wysokim słońcu, no, nie wskazane jest zarybianie takim małym materiałem zarybieniowym, więc czekaliśmy do wieczora i tą drugą część, te 200 tysięcy. Teraz będziemy płynęli na wschodnie, rano było zachodnie zarybiane. Chociaż teraz też jesteśmy w zachodnim jeziorze, właśnie specjalnie czekałem, żebyś mógł puścić tutaj, gdzie część tarlaków była pozyskiwana, tak? Nie mogliśmy być rano, bo sprzątaliśmy. Sprzątaliście wartę. Z dziećmi wartę. Też fajne emocje. Dzieci, które uczestniczyły w programie zrealizowanym przez firmę Bridgestone. W programie, w którym uczestniczyło kilkaset dzieci z wielu szkół z Poznania. Bardzo fajny program, Grzesiu, ci mogę powiedzieć. Dzieci robiły instrumenty w szkole z recyklingu. Potem przyniosły te instrumenty nad rzekę, grały na nich. Śpiewały, tak, śpiewały piosenkę Majki Jeżowskiej. Zagraj z nami w zielone. Piosenka oczywiście o tematyce ekologicznej, żebyśmy my jako dorośli. Oprócz tego miały pokaz pierwszej pomocy. Uczestniczyły w wielu konkursach. Bawiły się, tańczyły. A także pozbieraliśmy zarówno wczoraj, jak i w dzisiejszym dniu ponad 20 170-litrowych worków śmieci z brzegów Warty. Także nie dość, że uczestniczyły w programie stworzonym właśnie przez Bridgestone, naszego partnera, który powiedział, że bardzo chętnie też będzie uczestniczył i połączymy wspólne siły po to, żeby... Sebastian, przepraszam. Słucham?
trzciny żyją. Dużo jeszcze weszło na tarliska. Byśmy, wiesz, wjechalibyśmy trzciny, prawdopodobnie byś zobaczył, jak się trzęsą. Już u nas płot jest potarle. Opowiedz może o tym. No myślę, że będzie, może nam się uda jakieś pierwsze próby zachowania zobaczyć, jak będziemy dalej. Jeszcze bliżej, że tak powiem, zachodu słońca. No ale, ale był moment, że właśnie się już widać było, że się poszyły, nie? Czyli mamy dzisiaj 20 kwietnia. Płoć już jest w zasadzie wytarta. Już wytarta jest, 100%. 100%. Pojedyncze sztuki. O, widzisz? Są ryby trzcina. One po prostu. No się zbierają, nie? Trzciny się ruszają. Tu mamy 1,5 metra, więc to taką trzcinę ruszyć. To w sumie to jest pałka, nie trzcina. Taką pałkę ruszyć grubą, to nie jest tak. Mała ryba tego tak nie jest stoczy. Ale piękny odgłos startujących polskich flamingów, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejsza jest ta końcówka worka, bo tam się mogą jeszcze magazynować ostatnie rybki. Okej. Jeżeli jest taki odcinek, jak tutaj widzimy, to szczupak nie będzie miał tu dobrego miejsca. Jest piaszczysto, jest plaża. Muszę odetchnąć, bo jeszcze emocje cały czas. Czyli płodzi już jest wytarta w zasadzie przy 20 kwietnia. Tak, Grzesiu? Powiem ci, że to była ta burza. Te burze właśnie w zasadzie wszystko zainicjowały. Tak, zastymulowały wszystko. I wędrówki węgorza, i tarła, praktycznie i klucze ryb. To wszystko ma znaczenie, po prostu ziemia dostała powera, tak? Obudziła się po zimie. Już ma moc z góry i wszystko się obudziło. Ruszyło z kopyt. Zresztą był bardzo ważny nów, który też pobudził przyrodę do życia. I te burze, które też, jak to mówisz, dały powera. Tak. Ziemia w świecie natury. Zruszyła się. Ale piękny głos. Koncert. Mamy koncert, mamy muzykę. Szczupaczki w zasadzie wcześniej też słyszały z daleka. Żaby wieczorem, co? Puszczały im żaby? Słyszały. No nie mają słuchu. Nie żartuję sobie. Ale mają narząd, zmysł i równowagi. I słyszą, czują to całym ciałem, nie? W sumie linią. Ale też. No i linią. Niektóre ryby Weberem. Weberem? Teraz będziemy, podjedziemy.
idziemy w miejsce, gdzie właśnie gromadzi się u nas ryba. Też miałem pułapkę, też mówiłem tutaj szczupaki. To nawet mogę ci powiedzieć, że to jest takie typowo szczupacze miejsce. Tutaj? Tak, bo tu dopływ tamtego jeziora, ruch wody, tu jest stymuluje. Gdzie jest dopływ? No, znaczy, będziemy przepływać teraz między jeziorami, właśnie tutaj ruch wody stymuluje je. Nie? Mimo, że to nie jest szczupak hydrofilny, ale jednak przepływ wody, ten pierwszy taki marcowy. Tutaj nieraz lutówki łapiemy tak zwane, nie? Wytłumacz może widzom, co to znaczy lutówka, bo oni wszyscy wiedzą. To te pierwsze szczupaki, które wychodzą na tarła, te pierwiastki jednoroczne, czy w sensie dwuletnie, pierwsze przystępują do tarła, to te małe osobniki, my tak mówimy, rybacy mówią lutówki, pierwsze, które po prostu praktycznie zrzucają tą ikrę, no, przystępują do tarła, bo to jest, to działają hormony, ale... To tak podobnie troszeczkę jak okres dojrzewania u nas, u ludzi. Tak, to jest ten pierwszy. One mają te pierwsze strzał hormonalne, że tak się wyrażę? No, trudno mi określić, ale tak, te wszystkie małe, jak to starzy rybacy nas mówili, funciaki przystępują do tarła. Można by powiedzieć, jak pierwsza polucja nocna u człowieka, co? No, można to, tak, można tak, to porównać? Tak, do, myślę, że można. Myślę, że można. Biologia jest biologią, tak, natura jest natura. U ryb też to występuje. A widzisz, tutaj też jest takie miejsce. W ogóle super miejsce właśnie na to, żeby te szczupaczki tak, tam... Tak, tutaj, tylko że wiesz, musimy też, nie możemy za daleko tego robić, bo tutaj bardzo... Czyhają już... O konie! Drapieżniki. ...między jeziorami. One są już potarle, więc wiesz, teraz trzeba nazbierać jak najwięcej energii. Po tym też dla nich ważnym momencie nas przepłyniemy. A tak, bo tutaj szczupale, tutaj pierwsze szczupaki to niejednokrotnie. To się w sumie to najwięcej ryb, najwięcej szczupaków tu właśnie robi. W tym miejscu. Jaka tu jest mniej więcej głębokość? Tu mamy metr. Metr wody, idealnie. Tu metr wody, tu woda wiesz i nagrzana. Tu w tym zastoisku. Tutaj jednak tych pastrzcin tutaj jest w miarę duży. I dotleniona, bo jest przepływ między jeziorami, także to wszystko ma idealne znaczenie. To zresztą generalnie wiesz o co chodzi, tu się płotka tarła. I dlatego tu wpuszczamy tego szczupaka, nie? Ona się wykluje za dobry tydzień. No właśnie, to jest przede wszystkim bardzo istotne. To jest istotne. To trzeba powiedzieć. No, ja puszczam tam, gdzie, bo to, gdzie się ryby wszystkie praktycznie trą, no szczupak wiadomo, że pierwszy, ale tak to jest skonstruowane, że on już potem, jak teraz na planktonie się odbije przez tydzień, osiągnie 2 cm, bo teraz ma jakieś 16 mm. Osiągnie te 2 cm, plankton będzie dla niego po prostu za mały i wtedy po prostu wszystko, co się rusza, a pierwszym właśnie wylęgiem naszej ryby, takiej karpiowatej, to jest właśnie wylęg płoci, no jazia i bolenia, ale to nie ma takich ilości tej ikry, tak? No i tu Sebastian musimy skończyć, bo tu mamy przepływ. Okay. Przedostaniemy się przez most między jeziorami. Jak mówię, zachodnie dzisiaj. A troszeczkę jeszcze tu jakbym? No nie, tu jest ciąg, mówić tu o konie. Aha. No nie. No tak, bo tu jest przepływ, tak. Jest w miarę czysta woda. Tutaj ukleja. Idealna dla okonia. Zobaczcie, ile jest ważne, ile jest mnóstwa czynników istotnych. Jak Grzesiu zna swój dom. Bo żona mówi, że to jest twój dom, nie? Czy czasami mówi, że tamten dom też jest twój dom? My akurat siedzimy w mojej sypialni teraz, nie? Teraz jesteś w mojej sypialni. Siedzisz w niej. Jak Grzesiu zna jezioro, to wie też. To są też ważne czynniki, które powodują, że powinniśmy przerwać. Jest dostęp. Grzesiu musi się skłonić, bo tam, jeżeli tam wjeżdżamy, to trzeba się skłonić pod tym jeziorem. Każdy tu musi się skłonić. Tu wola tego wymaga. Czyli z pokorą do następnego jeziora. Bo ona wynagrodzi ci widokami i życiem. Pójdź na wodę. Zobaczcie, jaka woda. No cześć Marku. Na okonia. No i teraz za zakrętem, jak tam będziemy jechać, czy nie, po prawej stronie, tu. Tak, i możesz normalnie już elegancko sypać.
Wróćmy jeszcze do bardzo ważnego zagadnienia dotyczącego tarła poszczególnych gatunków ryb. Ponieważ tak właśnie ta natura skonstruowała, że szczupak, jak osiągnie te kilka centymetrów, to właśnie wtedy lęgnie się płotka i on po zjedzeniu już nie chce męczyć tych, które są w tym, więc tu jeszcze wpuszczę, bo już nabrałem. Tu się płotka, to Grzesiu wie, gdzie na jego jeziorze się płoć trze i w tym miejscu właśnie też wypuszczamy szczupaczki, żeby miały od razu dostęp do dużej ilości pokarmu, żeby nie musiały szukać i narażać się na niebezpieczeństwo po całym jeziorze. Myślę, że jakiegoś wątku zapomnieliśmy powiedzieć, ale już nie pamiętam. Aha! Że leszcz już przystępuje, mówiłeś, tak? Tak, on jeżeli nie trzęsie, ale już się gromadzi stada. Już się gromadzi. Tak, i do setki troszeczkę zły czas, oczywiście znowu będzie, że wiesz, no my teraz... Wtedy go najprościej jest go złowić i to złowić te największe sztuki. No niestety, ale to jest ten czas taki, kiedy trochę tego sprzętu złego się wyciąga, kosowniczego. Tak, wyciągasz tutaj siatki kosowniczej? Tak, jest coraz rzadziej, ale się zdarza, no, będzie właśnie takich tarłowych, nie? Wtedy, kiedy jest byle jakim wstępem, można to dużej ilości rybów złowić, nie? Wiesz, to nawet mimo, że tego leszcza i tej płoci mamy bardzo dużo, to szkoda po prostu. To jest dla nich święto, nie? Na ten czas. No tego właśnie nie rozumiem. Ja powiem ci szczerze, że niech się wyczą. Wiosną nigdy nie łowię ryb, bo uważam, że wiosna jest po to, żeby dać im szansę. Wiele ryb się budzi, nie? Teraz po zimie, no zobacz, tutaj jest mały pas, ale tutaj akurat słońce zawsze się opiera, wiesz, to jest południowa strona, jak one nagrzane, planktonu dużo. Tutaj jak w środę zrobiliśmy karpiem, to wracałem wieczorem ze szperaczem i prześwietlałem wodę, tak już było widać, że życie jest, że planktonu jest dużo. No na pewno mają tu więcej planktonu jak w korytach u mnie, tak. Dojdę do wprawy. Niedługo. Może z 10 mi zostało tylko tutaj. Idealnie. Żeby zobaczyć właśnie, co się dzieje. Tam nic nie musiało być. Kontynuujemy zarybianie. Witały nas tutaj przed chwileczką białe czaple, a teraz stado łabędzi. Zobaczcie, jakie piękne. Jesteśmy teraz na dopływie. Miejsce. Grążel się powoli pojawia. Idealne miejsce na szczupaczka. Tutaj się akurat wyciera wszystko. Płoć tu się darła. Będą się darły też leszcze. Będzie także krąb. Później zdręga. Także praktycznie to takie główne tarlisko na tym jeziorze. Dopływ rzeki Gniłej Obry, która zasila oba jeziora wojnowskie. No niestety
tutaj też mamy dopływ nie tylko wody, ale różnych rzeczy, które niestety ludzie wracają do rzeki. Ta, z obu mostu płynie tutaj ta rzeka i wiele dziwnych historii, nie chcę nawet mówić. No przed chwileczką mówiłeś, że tu 7 worków pozbierałeś śmieci, no, tak? W tym roku, ale generalnie to też są takie akcje, stowarzyszenia i kajakarze zbierają też kajakami, a nieraz łodzią pod pływem zbieram potem te wory, to kilkadziesiąt worków. A ja. No, a to różne rzeczy. No, no widać, trochę śmieci ja też raz na jakiś czas się pojawia. Kontynuujemy zarybienie. Kolejne worki. Kolejne małe szczupaczki witają się z nowym światem, w zasadzie ich światem. Tutaj będą poznawały ten swój świat. Jeszcze jest tego bardzo dużo. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Fajnie, bo nie wiem, czy będzie widać. O, widać. Zaczyna już się pojawiać grążel. To jest idealne miejsce właśnie dla szczupaczków. Jesteśmy też cały czas blisko oczywiście trzcin. Zobaczcie, cały ten pas od tamtąd zarybiliśmy. Płyniemy dalej przez drugie już jezioro. One są ze sobą połączone. No i Marcin jest tutaj niezbędny też w dzisiejszym dniu, żeby nam pomógł, pomagał wpuszczać te szczupaczki. O, cały czas emocje jeszcze, więc czas na takie... No ja jeszcze cały czas, wiesz, nie oddycham, w sensie, no oddycham, ale... Ale nie tak jak, ale nie tak jak powinienem. Ale zobacz. Spotkaliśmy się w marcu, łowiliśmy ryby, tak? 26 bodajże. Tak. Ryby pozyskaliśmy, przesortowaliśmy, przygotowaliśmy te, które by wtedy dojrzałe do tarła. Pozyskaliśmy gamety, przygotowaliśmy tarło. Inkubowała się ta ikra u nas, w Wajsa. Byłeś, widziałeś, jak zaczęły się już kluć, już pojawiały się na świecie te szczupaki. Po tych kilku dniach się podniosły. No i dzisiaj mamy finał. Dzisiaj mamy finał, to prawda. Finał tej akcji. Dlatego takie emocje. Dotarła, nie? No bo tak naprawdę to teraz już wszystko jakby w ich pyszczkach, tak? Te tak. Muszą się odbić. Są już zdane na siebie niestety. No ale mam teraz dwa, trzy dni najważniejsze. Generalnie po podniesieniu szczupak jeszcze ma zapasy woreczka, zależy od temperatury oczywiście znowu, ale na 3, no może 4 dni. Już no, żeruje, jeszcze ma ten... Jeszcze... Ale ma jeszcze, ale mhm. Reptyl taki. Teraz, mhm. Jeśli by nie dostał się w miejsce, gdzie jest plankton, no to niestety zdechnie z głodu. Po prostu bardzo szybki przyrost, to jest ryba, jedna z tych naszych ryb polskich, które rosną błyskawicznie od samego początku, tak? Ale jak widziałeś, ledwo się wykluły, od razu tylko przetarły oczy i akcja, nie? Od razu, jak ja to mówię, przeładowany magazynek, ogon wyprostowany i strzał, nie? I od małego robi aż do dorosłości cały czas to samo, nie? On nie goni ryb, nie? Nie. On nie goni planktonu, po prostu się tylko ustawia, namierza cel. I ciach. No. I zobacz, 20 kilka dni były i przymrozki w tym czasie, chłody, wody na taliskach takich naturalnych, no niestety tak jak u nas nie ma, może komuś się to szczęścia bardziej, ma więcej wody i ta ryba mu się naturalnie wyciera. Myśmy przy pierwszym tarle to naprawdę mieli dosyć duże straty, jeśli chodzi właśnie o inkubację, nawet w naszych warunkach, tak, około 40-50% mieliśmy strat, bo były przymrozki. Później te straty były bardzo małe. Dlatego tego wylęgu tyle mamy dzisiaj. Dzisiaj w ogóle całe gospodarstwo nasze jest zarybiane. Rano Sława była zarybiana. Jezioro
naszej gospodarstwie. Rudno. Jezioro też nasze w gospodarstwie. No i ja na dwa razy wojnowo dzisiaj. W tym sensie pod fundację, żeśmy przygotowali się, żebyście też zobaczyli, jak to jest od początku. Cieszy mnie to, że RZGW się zgodziło, tak, żeby... I to bardzo, bardzo też chwała za to, bo prosiłem właśnie Wrocław o to, pana Adama Zawadę, że po prostu część ryby, już też sugerowaliśmy, że będzie nagrywane to, ale prosiłem, żeby chociaż troszeczkę można było pokazać. No i super, 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 naprawdę super. Wielkie dzięki za to. Cały czas. Już tutaj. Ja w zasadzie straciłem rachubę czasu, jak długo już tutaj... No już 3 godziny jesteśmy na tym jeziorze, tak? Pływamy. Za tamtym, no to wiesz, to już ustąpiliśmy. Ale to wiesz, wiosełka powolutku. Po prostu teraz akurat jesteśmy na delcie jeziora. W sumie pływamy w miejsce, które... To co widzisz po prawej stronie, to kiedyś było jezioro. Tutaj zarosło. Tak, wszystko było, wydelciło. Zobaczcie, gdzie są drzewa. Problem polega na tym, gdzie jest pas trzcin? To jest po prostu pływające kępy. Tam nie ma w ogóle dna, nie? Kiedyś tu jeszcze były wyciągi rybackie, czyli jezioro, nasze jezioro ponad 40 hektarów zmieniło, ma mniejszą powierzchnię niż miało kiedyś. Ile? Ponad 30 hektarów. Około 30 hektarów tak, mniejsze jest. To wszystko, co tutaj jest, to była woda, to było jezioro. Widać linię brzegową, starą. Zobaczcie, gdzie jest stara linia brzegowa. A to, co jest po naszej, po twojej prawej, a po mojej lewej stronie, to wszystko jest nanos, tak? Wypłuciło się jezioro. Mam mapy naszych jezior z 38, z 39 roku, 36, przepraszam. To jest to ewidentne, jak się nałoży na geoportal, to troszeczkę można się zdziwić. Widzicie, jak postępuje? No w zasadzie też to jest jeden z czynników eutrofizacji, ta, prawda? Ta urbanistyka. Nie tylko na dnie, nie tylko jakby nazwijmy to chemiczna, tak? Nie tylko z tego tytułu, że zubożeje dno, że powstają warunki beztlenowe, ale także tutaj. No mamy najmłodsze jeziora, taki czynnik. Ale się gdzieś starzeją, nie? Tak. No ale tu póki co, targiskowo. No super, idealne warunki na to, żeby plankton. Tutaj woda ma, podejrzewam, tyle prawie co powietrze. No żartuję, że co powietrze, ale ma 16 stopni, nawet może i 18. Teraz już. Pomożesz Marcinowi odpakować teraz worek, ja jeszcze. Tutaj. Wiem, bo ja dzisiaj nie mam filców, nie, i dłutki nie wypadnę. Dzisiaj jednak zadbałeś o bezpieczeństwo. Tak, bo ja, wiesz, dowiedziałem się, że byłem źle ostatnio ubrany. Czyli wyciągasz wnioski. Wyciągam wnioski, ale wiesz, żeby nie było tak, jestem przygotowany. A co ty masz, za czapkę? Zobacz, co ja mam. To jest, kochani, oryginalna rybacka. No nie będę zawiązywał, bo wyglądam jak fachowy teraz rybak, tak myślę. To jest prezent. Dostałem prezent od... Od kogo? No, od znamienitych rybaków polskich, rodziny Iglów. Od Igla? Od Iglów dostałem. Od Arka czy od Tomka? Od Tomka. Być może od Arka, bo akurat nie wiem. No także wreszcie mam taką, jak u nas w logo rybackiej chaty. Mam czapkę taką. A właśnie, bo no, takie masz logo. Ja szukałem. Miałem taką czapkę, powiem wam szczerze. Mieliśmy taką czapkę oryginalną, z dużym, tak, że tak powiem, tym sombrerem. Ale nasz brygadzista kilka lat temu zmarł i to była jega, i wiosło, i czapka były złożone, no nie były nasze rzeczy, więc rozumiem. Po nim, ale to rodzina sobie życzyła i miał to włożone do grobu, do trumny, tak, tak. Do trumny. Także w tej chwili mam już swoją czapkę, sobie dostałem w prezencie. Uj, no to pozdrawiam Tomka i pozdrawiam w ogóle. Szczycę tym, że ją mam, wiesz, akurat pogoda nie nastraja do tego, żeby nosić. Ja akurat z Arkiem chodziłem do klasy. No to tym bardziej, to jest prezent od Igli. A z Tomkiem do kościoła, jak byłem lektorem, w tym, w Sierakowie. I chodziliśmy. To nie jest anegdota, to jest fakt autentyczny. Bo Piotr najstarszy jest, Piotr, tak dobrze pamiętam? Tak, stary Max. Stary Max. Oj, słynny stary Max. Jedną ręką kowrót ciągnął. Kowrót. Tak, Tomek pozdrawiam was. W szkole, z którym nie można było wygrać na rękę, nie? Bo człowiek żyła, jeden miejsce, nie? A profesor... Dla niewtajemniczonych muszę powiedzieć, że do kowrotu czterech chłopa musiało podejść i to na zmianę, bo nie byli w stanie
przez, nie wiem, tam kilkanaście czy kilkadziesiąt minut robić tej czynności. Ale był człowiek, jest w zasadzie, który sam no, potrafił. Ale prawda jest też taka, że fachowcy, jeśli chodzi, fachowcy, uważam, że najlepsi, jeśli chodzi o sieciarstwo, robiliśmy jakikolwiek... Weź ten worek, przygotuj może ten i zaraz będziemy gadać dalej. Profesor Ciszak od narzędzi, tak, Aleksander Ciszak. Mówił, no koza, dobrze, no dobrze, chłopaku pierniku, no dobrze ci to idzie, no ale wiesz, tutaj bym ci taki, tu coś mi się nie podoba. Ja mówię, panie profesorze, to wszystko jest dobrze uszyte, nie? No to, ale tu masz czwórkę, czemu czwórkę? Profesorze, przecież wszystko jest dobrze, do połoka uszyte. Piątkę tylko igle. To prawda, tak, pamiętam. I była krótka piłka, także tak to było i też... Pozdrowieniami dla starych profesorów, to były piękne czasy. A druga rzecz, że chłopaki do tej pory zajmują się właśnie sieciarstwem, pomagają rybakom w całej Polsce. No są jednymi z najlepszych fałowców w Polsce. No, szpece robią, zresztą z tego co wiem, to nie tylko na Polsce, ale i na cały świat już robią sprzęt i to taki i wyjątkowy, czy na Balaton, czy do Kanady. Od razu dwa? Tak, ja tylko wezmę, bo tu już troszkę zostało, wiesz? No. Nie chciałbym... Piękne miejsce w ogóle na to, żeby je wpuścić tutaj. Będę miał tu mnóstwo pokarmu. One tutaj wynagrodzą to. Wpuszczenie w tym miejscu. Może z jednej strony faktycznie, że już te ostatnie worki tak troszeczkę wieczorem. Ale, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie będą narażone na atak drapieżników. Czyli niech się spokojnie prześpią. Szczupak jako, wiesz, słaby wzrokowiec, nie tak jak sandał, nie? Tak. On dopiero zacznie żerować. Rano. Jak przyjdzie światło, tak? No. Więc no teraz... To musi do rana pogłodować, jak były rano wpuszczane dzisiaj. Zobacz, jak masz pełne skrzyni. W tej chwili 50 tysięcy. Te co rano puszczałem, no to one już są po jakimś tam, powiedzmy, śniadaniu i lekkim obiadku, teoretycznie, tak? Tak. Chociaż te na korytach sam widziałeś, nie miały też tak źle, więc myślę, że... No te co żerowały, no to też u ciebie tam troszeczkę się najadły, tak, nie? Na pewno nie głodowały tak całkowicie, nie? Ale to tak mówiliśmy, ta ryba się podniosła. Pokaż pojemniczek, może podnieść do góry, będzie widać? Będzie widać. Zobaczcie. Zobaczcie bohaterów naszych. Pięknie. Mów! No wiesz, żeby zamknąć jakby cyrklem temat. No właśnie. To musisz przyjechać na odłowy jesienne. I zobaczyć, jakie te szczupaki są. Czy one są w ogóle, bo podobno nie ma tu już ryb. Ale mówisz o wędce teraz. Ja mówię o wszystkim. Zobaczysz, o wszystkim. My jako zawodowi rybacy nie kryjemy się z tym, chcę, żeby nie... Żeby nie było hipokryzji po prostu. Tak, po prostu. No nie oszukujmy się, no i tak powtarzam, ja jestem zawodowym rybakiem. Chcę, żeby po mnie coś zostało. Zresztą ja żyję z tego, gospodarstwa żyją z tego. Moglibyśmy nie zarybiać w takich ilościach. Sam widziałeś, pokazywałem ci operat. Dawkę mam 200 tysięcy rocznie minimalną. A według operatu maksymalną mam 600, tak? No i to są cykle trzyletnie, są trzyletnie. Przepraszam was, ale upadł. My generalnie już mamy, ja na to muszę mi tu gospodarstwo rybackie, sobie mamy zamknięty ten temat, jeśli chodzi o szczupaka, a w tym roku i tak zarabiamy, tak? Bo a maksymalną ile masz? Ja mam 600 tysięcy rocznie. Mhm. No i mamy już minimalną zamkniętą, a na wszystkich naszych wodach, tam chyba jakieś tam były malutkie ilości, ale w tym roku no zarybiamy po prostu, bo chcemy, no po prostu, bo chcemy i łowić i chcemy, żeby on był, tak? Nie jest tak, że literalnie tyle i tylko tyle, tylko po prostu możemy, mamy plastyczny operat, mamy minimum, które musimy spełnić, to jest w ogóle bezdyskusyjne, a to są, no nikt nie chce minimalizować, no chcemy tak, żeby było, tak? W przyszłym roku mamy nowy cykl,
3-letni i ja na pewno będziemy jechać na maksa od samego początku, nie? Żeby po prostu to było. Tym bardziej, że sami pozyskujemy, zachowujemy bioróżnorodność, nie skupujemy nie wiadomo skąd materiału zarybieniowego. Ja sobie tu usiądę. No, tak to wygląda. O, teraz już troszeczkę odetchnąłem, wiesz? Mówisz, emocjonalnie mówisz? Tak, tak. Mówisz? No to co, no to myślę, że dacie mi spokój fundacją i na następne tarła nie będziecie przyjeżdżać już, nie? Ale dlaczego? Bo ja nie rozumiem teraz, o co chodzi. No nie wiem, no bo może odbiór jest nie taki, jak należy. Może źle to pokazuję, ja, my. No pewnych ryb się nie dało w tym roku zrobić, bo widzisz, co się dzieje. Jest burza, nie? Momentalnie. Tak. Nie mogliśmy całego cyklu pokazać, bo sam widziałeś, Jaś i Boleń były w pogotowiu. No ale niestety... Bardzo szybko się wszystko przyspieszyło przez te... My w tej chwili musimy pracować nad królem i teraz wszystkie siły. Chociaż się boję, że już po prostu nie zrobimy tego, ale no tyle co ja dla siebie tam na pewno wykonam tego sandacza. No nie za wszystko, pogubiliśmy się. W tym roku jest po prostu było niby wcześniej, a potem ta temperatura jest za wysoka od razu. No od razu faktycznie. Nie ma takiej wiosny typowej, wie. Tak, żeby to powoli każdy z kolejnych gatunków sobie spokojnie przystępował, tak. Żeby był też czas na przygotowanie tego wszystkiego. Nie byłem. Byliśmy zarabialiśmy tarpie, bo się nocykiwałem ze szperaczem na talistę sandasza, na kopca. To jeszcze nie było. Ryb nie było widać. Samców nie gromadziły się jeszcze, nie kopały dołów. Ale myślę, że no teraz właśnie w weekend już mam, właśnie mamy też, jak ty mówisz, wolną głowę. W szczupach już jest rozwiezione, już zarybione. Mogę się zająć już następnymi gatunkami. Nie? Podsumujmy może, bo faktycznie się ściemnia. Chociaż wiele jeszcze ważnych informacji można by było opowiadać w następnych odcinkach, w następnych filmach. Pewno jeszcze wrócimy do ważnych rzeczy. Pozyskaliśmy rybę, wpuściliśmy ją z powrotem do tego samego jeziora. Teraz puszczamy ich potomstwo tutaj. Z ważnych takich rzeczy, które ja zauważyłem w korytach, to też to, że ten wylęk w poszczególnych korytach miałeś identyczny, jeżeli chodzi o wymiar. Czyli to, o czym opowiadaliśmy na wcześniejszych filmach, żeby selekcjonować rybę pod względem wielkości samic, potem wielkości ikry i wielkości wylęgu, żeby nie miksować, miało znaczenie i do słojów. Przy dalszym podchowie ma znaczenie, tak? Bo kiedy my zarybiamy, powiedzmy... Aha, w zasadzie na wylęgu to on jeszcze się nie... Znaczenia, chyba że puścimy tak duże ryby, różne ryby w jednym miejscu, tak? Ale jeżeli podpływ następuje dalej, tak? Do rybku letniego. No to już ma duże znaczenie w wylęgarni, bo w wylęgarni już się... Na podchowalni, jak już potem nawet jak się na starterach na granulacie, to ma nieprawdopodobne znaczenie, nie? Tak zwana unifikacja wylęgu, dopasowania. To jest... Nie da się tego... Czasami można się bardzo zdziwić, bo w korycie może być 10 tysięcy sztuk, a na drugi dzień będzie już 5. Będą pływały tak zwane dwuogonowe szczupaki. No nic, musimy raczej kończyć. Chociaż piękny to jest widok, ale nie wiem, czy dla was będzie oglądać taki szarawy film. Słońce nam już zaszło. O, tu jest ładnie. To na tym tle może opowiadać. Piękne miejsce. Ale ja będę przepływał, więc wiesz, nie zatrzymam ci tego. Piękne miejsce. No tutaj usiąść w łodzi na dobrze, noc. Czy my wszystko dzisiaj omówiliśmy? Ja mam wrażenie, że kilka wątków jednak gdzieś tam z tą płocią, z tym leszczem, okej. Okay. Ojejku, to jest, wiesz, że to jest temat rzeka. No tak. Nie da się. Temat zresztą rzeka. Może wrócimy kiedyś, może przyjedziesz. Tak sobie na spokojnie może usiądziemy i porozmawiamy o jeszcze ważnych czynnikach. A może wy chcecie nam jakiś temat, który was bardzo interesuje, zaproponować, żebyśmy faktycznie omówili to co wiemy. No są jeszcze kolejne ryby, prawda? Są jeszcze kolejne tarła, w ogóle kolejne gatunki, które są bardzo ciekawe.
Sandacz jest bardzo specyficzny, no, jeżeli chodzi o tarło. Sandacz to jest w ogóle temat na cały rok, to jest. No tak. Za króla nie można. Jak szczupak już ma odcinków ile? 7, 8 będzie miał? Ale z całym szacunkiem dla szczupaka. No to nie wiem. Z całym szacunkiem dla szczupaka. Z całym. Król jest jeden. Król jest jeden. Niestety. Ale jak się uda. Nie udało się zorganizować nawarcie zarybień sandaczem i adopcji. Nie chcę o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo duża. Nie chcę tego kategoryzować w postaci tragedii, ale no. Mniej lub bardziej wdzięczna sytuacja. Mogę ci powiedzieć, Sebastian, jedną rzecz. Nie jestem w stanie ci tego ani wynagrodzić, ani zrekompensować, ale jeśli ten pomysł nam się uda i. No i czynniki niezależne ode mnie związane z finansami się nam udadzą i zbudujemy, wreszcie postawimy hukowalnię pełną i ciepłą i zimną, to wtedy sandacza będziesz mógł oglądać od zarodka mikroskopowo do samego końca. Będziesz go mógł dotknąć tak naprawdę. No, czyli będziesz chciał mi zrekompensować tak, to. No nie uda się to zrobić, ale zobaczysz, pokażę ci piękne, duże ryby, pokażę ci jak on się, jakiego się inkubuje, to jest całkiem inny temat. Tylko że po prostu warunki, które mam w tej chwili, no są spartańskie, sam widziałeś, wszyscy widzieliście. Śmieją się ze mnie, że jestem rybakiem, Adamem Słodowym rybactwa, chłopkiem roztropkiem. Po prostu sznurkami związuję pewne rzeczy, ale no, robię to co umiem i to co mogę na te warunki jakie mam. Nie? Są... Ważne, że zwracasz uwagę na biologię, a nie na estetykę, nazwijmy to. Jestem w różnych gospodarstwach, widziałem różne obiekty, po prostu no, ciśnienie podskakuje, ludzie mają sprzęt, nie? No cóż, życie, nie wszystko można mieć. Zobacz, co nam da się, jak jętka. Tak, wiesz, co chodzi? Będzie widać. Wiesz dlaczego liny i karpie mają tu czerwone brzuchy? O, będzie widać, proszę zobaczyć. Tutaj jest w ilościach. Nieprawdopodobnie. Proszę zobaczyć. I to wszystko właśnie u nas ryba błyskawicznie, na tym jeziorze, na tych tutaj. Ile tutaj tego fruwa. Mnóstwo. Fajnie. No nic, nie udało się sandacza zrobić, będą inne akcje. Ale będą. Będą. Jeszcze jest dużo innych pomysłów. Mam nadzieję, że też miłośnicy ryb będą wspierać inne akcje. Złotego będziemy robić na pewno. Złotego będziemy robić na pewno. Ty musisz mówić ludziom, co to znaczy, bo nie wszyscy wiedzą. Piłsudskiego będziemy robić na pewno. A Piłsudski jest bardzo istotny, w sensie bardzo ciekawy. Ja pamiętam, jak wycieraliśmy w Miliczu jeszcze. Byłem na praktykach w Miliczu i jeszcze robiliśmy to na podstawie przeszczepu przesadki. No ja używam przesadki. Tak? Też używasz przesadki? Oczywiście. Oj, to będzie bardzo ciekawy temat. Słuchajcie, dobra, bo nam się tutaj gada, a ja trzymam ten telefon, bo już nam się bateria w aparacie wykończyła. Serdecznie was bardzo pozdrawiamy. Z nad przedpięknego miejsca. Poddychamy jeszcze tutaj tym powietrzem. Wszystkiego dobrego dla was. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.